8 na 10 liderów w badaniu Human Capital Trends 2019 roku mówi, że coraz ciężej jest zarządzać i przewodzić firmą w momencie, gdy mamy ogromną niepewność i zmienność. Dokładnie w takiej samej sytuacji byłem w roku 2014, w którym dopiero co wróciłem z Singapuru, gdzie byłem interim managing directorem. W Polsce byłem dyrektorem zarządzającym i miałem kilkudziesięcioosobowy zespół. Zakładałem oddział w Rosji i rozpoczynałem produkcję w Polsce. Przez to, że jestem inżynierem, ale menadżerem również, stwierdziłem, że jako człowiek, który bazuje na swojej lewej półkuli, chciałem zwiększyć swoje kompetencje i zacząć więcej wykorzystywać swoją prawą półkulę. Tak znalazłem studia podyplomowe coaching w organizacji na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Poznając to, co tam się nauczyłem, zauważyłem, że zaczynam lepiej sobie radzić z komunikacją z innymi ludźmi, zaczynam lepiej ich rozumieć, poznaję niesamowicie skuteczne narzędzia osiągania swoich własnych celów, poszerzania swoich własnych kompetencji w znacznie szybszy sposób. Postanowiłem, że wejdę w zawód coacha biznesowego i executive coacha. Zacząłem badać, jak mogę to zrobić jak najbardziej skutecznie. W całym tym okresie cały czas zarządzałem bardzo szybko rozwijającą się firmą, generującą przychody, zyski, gdzie mój zespół wzrastał do ponad 100 osób. Sprawdzając, jak wygląda rynek coachingu w Polsce, zauważyłem, że nie wszyscy są przedsiębiorcy zadowoleni z tego, jak pracują z nimi coache. Zacząłem analizować, jaki jest tego problem. Zacząłem patrzeć na to, że w zupełnie inny sposób pracują executive coache, którzy pracowali ze Steve'em Jobsem, z Alanem Mulally, prezesem Forda, i z wielu innymi największymi prezesami. I zacząłem, oprócz edukacji, którą miałem w Polsce, uczyć się również od najlepszych executive coachów w Stanach Zjednoczonych, od Marshalla Goldsmitha, Andrew Nate Leaka, Billa Campbella. Przez to zacząłem zupełnie nowymi narzędziami pracować z przedsiębiorcami, prezesami i zacząłem dostarczać moimi procesami coachingowymi ogromną wartość dla całych organizacji, dla tych liderów. Zaczęli znacznie szybciej rozwijać swoje organizacje, rozwijać samych siebie. To zaczęło przyciągać kolejnych ludzi, którzy chcieli do mnie dołączyć, ale właśnie ludzi, którzy skończyli inne szkoły coachingu w Polsce i nie mieli tych narzędzi rozwijania przedsiębiorców, których ja sam zdobyłem dzięki swojemu doświadczeniu i korzystaniu z doświadczeniu innych executive coachów ze Stanów. I tak postanowiłem rozpocząć szkołę coachingu, pierwszą szkołę coachingu biznesowego i executive coachingu w Polsce, Eco Coach Community. Ten model współpracy z tymi coachami biznesowymi, którzy dołączają do szkoły Eco Coach Community, przekształca się w pewnym momencie w model franczyzy biznesowej, który już jesteśmy w stanie realizować. Dlatego na dole strony znajdziesz najbliższą agendę i zapraszam Cię do najbliższej grupy, w której uczę coachingu, ale to tak naprawdę Ty się sam uczysz poprzez wchodzenie w rolę coacha, pracę nad swoimi własnymi celami, rozwijanie swoich kompetencji coachingowych, które przydadzą Ci się również do tego, żeby lepiej zarządzać zespołem, w którym jesteś, i całą organizacją. Zapraszam.